Strajk w tarnogórskim Fazosie to było pierwsze takie wystąpienie w regionie. Dzisiaj uroczyście przypomniano o wydarzeniach sprzed 40 lat, które przyczyniły się do powstania Solidarności. Łukasz Kądziołka. 43 lata temu w tarnogórskim Fazosie wybuchł pierwszy na Górnym Śląsku strajk. Załoga upomniała się o prawa pracownicze, wybrzmiałe postulaty. Dzisiaj odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Są osoby, które wciąż dokładnie pamiętają ten dzień. Przyjechał pan bardzo szybko, chciał nas uspokoić, żebyśmy po prostu tylko zrezygnowali. No, ale niestety nie udało się, ponieważ myśmy postanowili, wysyłamy dwóch kurierów, którzy pojechali do Gdańska i którzy, jeden się dostał, Jackowski, który jest teraz we Francji, on przedstawił sytuację, jaka jest na Śląsku, że to nie jest tak, że my stoimy. I wielka wrzawa była nas w Stoczni Gdańskiej. Strajk w fabryce zmechanizowanych obudów ścianowych wpisywał się w akcję rozpoczętą tydzień wcześniej na Wybrzeżu. Obok postulatów płacowych i socjalnych zostały wyraźnie wyartykułowane żądania o charakterze ogólnospołecznym i solidarnościowym. Postulaty załogi Fazosu, wśród których były oczywiście te dotyczące i płacy, i spraw socjalnych, ale było też bardzo jasno określone żądanie rzetelnego informowania o rzeczywistej sytuacji gospodarczej w kraju. Wydarzenia w Tarnowskich Górach zapoczątkowały falę strajkową w sąsiednich zakładach, która ruszyła na przełomie sierpnia oraz września i spowodowała ugięcie się władz komunistycznych. Podziękować tamtemu pokoleniu, podziękować tym, którzy jeszcze żyją, ale dać też jasną lekcję historii tym pokoleniom, chociażby takim jak ja, gdzie ta historia się tworzyła. Według IPN strajk w tarnogórskim Fazosie można uznać za punkt zwrotny w rozwoju sytuacji w regionie tarnogórskim i w województwie katowickim.